Bardzo gorąco i serdecznie witam w ten piątkowy wieczór w murach gościnnego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzisiaj chciałbym przedstawić trzeci i ostatni odcinek rozważań dotyczących żydowskich świąt Wielkiej Nocy, które potem stały się chrześcijańską Wielkanocą, a ściślej mówiąc, według Biblii, Wieczerzą Pańską, którą mamy opisaną na kartach Nowego Testamentu. A więc dzisiejszy, trzeci, ostatni odcinek dotyczy Wieczerzy Pańskiej, która weszła na miejsce święta Paschy zgodnie z tym, co czytamy w natchnionym Nowym Testamencie. Otóż księgi Nowego Testamentu bardzo wyraźnie informują nas, że z chwilą śmierci Chrystusa Pana żydowska Pascha Wielkanocna, która upamiętniała nadprzyrodzone, cudowne wyjście Izraela z niewoli egipskiej, a również wskazywała na przyszłe wyzwolenie z grzechu przez śmierć Chrystusa, a więc ta żydowska Pascha Wielkanocna straciła sens swego dalszego istnienia. Dlatego, że profetyczny symbol stał się historyczną rzeczywistością. Wypełniło się to, na co żydowska Pascha wskazywała. Na jej miejsce Pan Jezus ustanowił obrządek Wieczerzy Pańskiej. Obrządek upamiętniający Jego śmierć za zbawienie świata, poniesioną na krzyżu Golgoty w Jerozolimie w 31 roku naszej ery. Chciałbym teraz, abyśmy zajrzeli do Pisma Świętego. Otwieram Ewangelię Łukasza. W Ewangelii Łukasza 22 rozdział. I w 22 rozdziale czytam fragmenty od wersetu 17 po 20, gdzie Łukasz zapisał: I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Również i pozostałe Ewangelie Nowego Testamentu, Mateusza, Marka, Łukasza, i tą, którą przeczytaliśmy, Jana, też przedstawiają opis uroczystości Wieczerzy Pańskiej ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Również apostoł Paweł, natchniony i prowadzony przez Ducha Świętego, chociaż nie był obecny na Wieczerzy Pańskiej ustanowionej przez Chrystusa, on też opisuje tą uroczystość i to bardzo wyraźnie. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11. A więc otwieram pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział. Czytam od wersetu 23 po 26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Kiedy Pan Jezus
zorganizował wieczerzę pańską na miejsce żydowskiej wieczerzy paschalnej, żydowskich świąt Paschy. Oczywiście apostoł Paweł nie był wtedy apostołem, był faryzeuszem, nie był obecny tam w tym umownym wieczerniku, ale Paweł zapisał: ja przejąłem od Pana. A więc Bóg objawił mu to, co się wtedy stało, i Paweł to tutaj elegancko zapisał. A więc, kiedy chrześcijanin czyta Nowy Testament, zauważa, że właściwym sposobem obchodzenia chrześcijańskiej Wielkanocy jest uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście obecne zwyczaje obchodzenia Wielkanocy są nieprawidłowe i dalekie od wzorców biblijnych, przesiąknięte ludowymi tradycjami i pogańskimi praktykami. Poza tym Wielkanoc, podczas której umarł Chrystus, miała miejsce w piątek, a nie w niedzielę. Śmierć Chrystusa nastąpiła w piątek, a nie w niedzielę. Popatrzmy na karty Nowego Testamentu. Przyjrzyjmy się uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Czytając Ewangelię Jana, zauważamy, że Wieczerza Pańska winna być poprzedzona aktem pokory, czyli obrządkiem umywania nóg. O tym pisze tylko apostoł Jan w swojej Ewangelii. A więc otwieramy Ewangelię Jana, 13 rozdział. I w 13 rozdziale Ewangelii Jana czytamy wersety od 1 po 7, gdzie Jan, który był obecny przy tych wydarzeniach, jest naocznym świadkiem tego, co opisuje, podaje nam następujące sprawozdanie. Czytam od wersetu 1 Ewangelii Jana, 13 rozdział. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus i jego uczniowie spotkali się w jakimś pomieszczeniu, które umownie dzisiaj nazywamy wieczernikiem. Ten wieczernik oczywiście znajdował się w obrębie murów biblijnej Jerozolimy. I kiedy uczniowie, no wtedy nie było stołów, oni raczej leżeli w takiej pozycji leżącej, spożywali posiłek, ale powiemy to naszym językiem, kiedy zasiedli do stołu, do tej wieczerzy paschalnej, paschy żydowskiej. Wtedy co się okazało? Nie został spełniony pewien zwyczaj żydowski, który polegał na tym, że gościom obmywano stopy. Najczęściej to czynił niewolnik, służący lub służąca. Dla gości był to znak tego, że są przychylnie przyjęci, mile widziani, no i w jakiś sposób uhonorowani. No ale oczywiście dla osoby, która umywała stopy przychodzących gości, no to był to taki obrządek, była to taka czynność troszeczkę, prawda, poniżająca. W Starym Testamencie często czytamy o obmywaniu stóp, prawda, ludziom, którzy przybywali tam gdzieś do kogoś. W Nowym Testamencie też o tym są wzmianki. Tam, gdzie Chrystus był w wieczerniku, gdy wszyscy zgromadzili się wokół paschalnej, nie było sługi służącej, nie było niewolnika, a ktoś musiał te stopy umyć. Wyobrażam sobie, że apostołowie jeden na drugiego patrzyli i no, nikt nie zdecydował się, aby to uczynić. Jezus, który obserwował całą sytuację, będąc świadomy, że no, uczniowie, prawda, czują się zbyt ważni, żeby przyklęknąć, pochylić się przed kimś i umyć stopy, dał im wtedy wspaniałą lekcję pokory. Wziął misę, nalał wody, przepasał się i po kolei zaczął uczniom umywać nogi. Sądzę, że uczniowie byli wtedy bardzo zażenowani. Na pewno im było wstyd i czuli się głupio, bo zrozumieli swój błąd i zrozumieli tą lekcję. No ale Chrystus już dokończył to, co rozpoczął. Piotr oczywiście zakłopotany, zbity z tropu, nie chciał pozwolić Panu Jezusowi, by umył jego stopy, ale Jezus powiedział, jeśli ci nie umyję nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Nie chodziło tutaj o to, że jeśli nie umyję ci stóp z brudu, kurzu, uliczek Jerozolimy, to nie będziesz zbawiony. Chodziło tutaj o to, jeśli ty się nie ukorzysz, jeśli ty nie okażesz pokory i nie pozwolisz sobie na umycie stóp, no to nie będziesz miał działu ze mną. Dla ludzi pysznych nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Właśnie pycha, egoizm, samouwielbienie stały się podstawą upadku Lucyfera. No wtedy oczywiście Piotr zmienił zdanie, no to całego mnie umyj. Ale Jezus wyjaśnił, że nie o to chodzi. Potem, kiedy już Pan Jezus umył stopy swoim uczniom, wtedy bardzo ciekawe słowa powiedział. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Oczywiście obrządek umywania nóg, który jest częścią uroczystości Wieczerzy Pańskiej, ma znaczenie symboliczne. Oznacza pokorę, albo gotowość na to, żebyśmy
mogli prowadzić życie pokorne, żebyśmy mogli się ukorzyć, żebyśmy mogli wyrzucić ze swojego serca pychę, aby za chwilkę w postaci chleba i wina przyjąć Chrystusa, przyjąć symbole Jego zbawienia. A więc Wieczerza Pańska, bezpośrednie spożywanie chleba i wina, jest poprzedzone aktem pokory i jest to uroczystość umywania nóg. Uroczystość, która na zewnątrz ma symbolizować czystość i pokorę naszych serc. Jest wtedy okazja na to, żeby się pojednać, pogodzić jeden z drugim, wyznać swoje winy, grzechy, błędy, pomyłki. No w jakiś sposób, prawda, zostawić za sobą to, co było niewłaściwe i przystąpić do nowej rzeczywistości. Tak więc wygląda Wieczerza Pańska. W zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, tam gdzie organizowana jest uroczystość Wieczerzy Pańskiej, wszyscy wierni przystępujący do stołu pańskiego biorą w tym obrządku pokory, obmywania stóp sobie nawzajem, biorą udział. Potem po obmyciu nóg, kiedy mówiąc obrazowo, nasze serca są czyste i wolne od pychy, kiedy są po prostu ukorzone, szeroko otwarte na przyjęcie Chrystusa, spożywamy chleb i wino, symbole śmierci Chrystusa Pana. Przeczytałem wcześniej sprawozdanie z Ewangelii Łukasza, a następnie słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian opisujące uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Co zauważamy? Przede wszystkim, no ja zauważam, bo sam za siebie mogę tutaj powiedzieć, Wieczerza Pańska winna być udzielana wierzącym pod dwiema postaciami, chleba i wina. Każda osoba, która przystępuje do uroczystości Wieczerzy Pańskiej, ma prawo, powinna nawet, bo takie jest ustanowienie Chrystusa, spożywać chleb i wino. Nie tylko chleb, ale chleb i wino. Wierzymy, że chleb i wino są symbolami, to jest bardzo ważne, są symbolami ciała i krwi Jezusa. A ściślej mówiąc, są symbolami życia, które On poświęcił, które On oddał za nasze winy, umierając na krzyżu Golgoty. Jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jesteśmy dalecy od przyjęcia nauki o przeistoczeniu albo tak zwanej transubstancjacji, gdzie dosłownie ten opłatek zamienia się w literalne ciało Pana Jezusa, a prawda, wino zamienia się w literalną krew Pana Jezusa. Są to symbole. Tak jak w dawnym Izraelu chleb i wino były podstawowymi produktami spożywczymi, zapewniającymi doczesną egzystencję, tak krew i ciało, a ściślej mówiąc życie Pana Jezusa, Jego śmierć na krzyżu Golgoty, to jest podstawa naszego zbawienia, przebaczenia i pojednania z Bogiem. Napojem symbolizującym krew Chrystusa jest wino, ale ściśle mówiąc sok gronowy bezalkoholowy. Nie mogło to być wino alkoholowe, gdyż według wskazań Biblii, co sam przeczytałem, nie można było ofiarować Bogu tego, co było zepsute, spleśniałe, sfermentowane. Fermentacja oznaczała grzech i zło. Poza tym, i proszę to sprawdzić, w żadnym opisie Wieczerzy Pańskiej zawartym w czterech Ewangeliach i w liście apostoła Pawła do Koryntian
Nie jest napisane, że było to wino. To my interpretujemy. To się tak powszechnie przyjęło, że było to wino. Tam nigdzie nie pisze, że było to wino. Tam nie występuje w ogóle słowo wino. Wszędzie występuje tam, wszędzie czytamy tam o kielichu i napoju z winogron. Pan Jezus mówi, nie będę pił z kielicha tego. Wszędzie jest mowa o kielichu i napoju z winogron. Nie ma mowy o winie. Proszę to sprawdzić i wtedy wszystko stanie się jasne. Kto może przystąpić do wieczerzy pańskiej? Czytając Pismo Święte, dochodzę do wniosku, że wszyscy mogą do wieczerzy pańskiej przystąpić, dlatego że czytamy w Ewangeliach, iż Pan Jezus dopuścił do wieczerzy nawet zdrajcę Judasza. Teksty biblijne mówią, że szatan wstąpił w Judasza. A więc kiedy siedział Judasz w wieczerniku ze swoimi kolegami, uczniami Pana Jezusa i z Panem Jezusem, miał w sercu szatana, używając języka biblijnego. Za chwilkę wstał i odszedł zdradzić Pana Jezusa. Wcześniej już oczywiście umówił się z duchowieństwem żydowskim, a teraz nadszedł czas, aby konkretnie zdradzić go, wskazać miejsce, gdzie się znajduje, żeby można było Chrystusa aresztować. I mimo tego, że w sercu Judasza królował wtedy szatan, był wtedy całkowicie zaprzedany szatanowi, grzechowi, Pan Jezus nie powiedział, czemu przystępujesz, nie masz prawa, nie powinieneś. Judasz brał udział w wieczerzy pańskiej. Być może był to ostatni apel, oddziaływanie Ducha Świętego na jego serce, by mógł się w porę wycofać z tego, co postanowił. Dlatego, kiedy do wieczerzy pańskiej przystępują różni ludzie, nawet tacy, których osobiście możemy uważać za jakichś złych ludzi, myśleć sobie, że oni nie powinni, bo to, prawda, są niewłaściwie żyją, coś w tym rodzaju. Nie naszą sprawą jest osądzać i nie naszą sprawą jest decydować w tej kwestii. Zostawmy to Bogu. Każdy przystępuje do wieczerzy pańskiej na swój własny rachunek. Wieczerza pańska powinna być spożywana godnie mimo wszystko. Chciałbym tutaj przeczytać pewne teksty zapisane przez apostoła Pawła. Zapisane są one w pierwszym liście do Koryntian i tam rozdział 11, gdzie apostoł Paweł pisze, co następuje. Wy tedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Tutaj apostoł Paweł przedstawia to, co widział, to, co do niego doszło. Pierwsi chrześcijanie, gdy organizowali wieczerzę pańską, była ona połączona również z taką wspólną, no nie powiem ucztą, ale jakimś takim wspólnym posiłkiem, prawda? A więc jeden przyniósł ciasto, drugi przyniósł sałatkę, trzeci przyniósł jakiś sok i przy wspólnie
zastawionym stole razem siedzieli, spożywali posiłek i potem w trakcie tego posiłku pewną część czasu wydzielali na to, aby właściwą wieczerzę pańską spożyć. No ale nieraz bywało tak, że zamiast takiej dostojnej uroczystości, normalnego poczęstunku, jedni się obżerali, drudzy się opijali. No i ta atmosfera, która wtedy była, nie sprzyjała godności uroczystości Wieczerzy Pańskiej. I to apostoł Paweł napiętnował. Wieczerza Pańska nie jest bowiem jakimś pretekstem, podstawą, prawda, do jakichś uczt hucznych, obiadania się, no już o pijaństwie nie ma mowy, ale takie wypadki się zdarzały i apostoł Paweł musiał tutaj zareagować. Dalej w tym samym rozdziale od wersetu 27 po 29 zapisał: przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Często zastanawiają się czytelnicy Pisma Świętego, co to znaczy spożywać wieczerzę pańską niegodnie. W wersecie 29 apostoł Paweł odpowiada: albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Tak jak powiedziałem wcześniej, do wieczerzy pańskiej przystępują różni ludzie. Judasz, ogarnięty przez szatana, kierowany przez szatana, brał udział w wieczerzy pańskiej. Chrystus mu nie odmówił. A więc nie to jest godnym lub niegodnym przystępowaniem do wieczerzy pańskiej. Ze słów apostoła Pawła wynika, że niegodne przystępowanie do wieczerzy pańskiej polega na tym, że człowiek, który bierze udział w tej uroczystości, nie rozumie, albo nie chce zrozumieć, albo odrzuca fakt, że ta wieczerza pańska, te symbole, które spożywamy, ciała i krwi Pana Jezusa, są święte, że ona ma znaczenie symboliczne, jest ściśle związana z męką Chrystusa Pana. Kto widzi w tych symbolach jedynie pokarm i napój i nic więcej, kto nie rozumie świętości Wieczerzy Pańskiej, kto przystępuje do niej jak do zwyczajnego posiłku, ten je i pije niegodnie. A więc należy zrozumieć znaczenie Wieczerzy Pańskiej. Należy zachować odpowiednią postawę i skupienie. Tak jak powiedziałem, nie powinniśmy traktować jej jako zwykłego poczęstunku, jako zwykłego pokarmu. Ale dlaczego uroczystość Wieczerzy Pańskiej, dlaczego Panu Jezusowi tak się spodobało, że polega ona na spożywaniu chleba i wina? O tym już mówiłem, kiedy przedstawiałem żydowskie święto Paschy w drugim odcinku naszych rozważań dotyczących Wielkanocy. Podczas żydowskich świąt Paschy zebrani Żydzi też spożywali upieczonego na ogniu baranka paschalnego. I wtedy wyjaśniłem, że spożywanie czegoś, akt spożywania czegoś, czynność, która powoduje, że te święte symbole dostają się do naszego organizmu, do naszego wnętrza –
Ta czynność spożywania ma zewnętrzny symbol przyjęcia, akceptacji, zrozumienia i wiary. A więc kiedy ja spożywam coś, to znaczy wyrażam w ten sposób swoją wiarę, że to staje się częścią mego życia. To mnie wypełnia. To staje się elementem całego mojego jestestwa. A więc spożywanie chleba i wina jest symbolicznym aktem akceptacji, przyjęcia i wiary w odkupienie dokonane przez śmierć Chrystusa Pana na krzyżu Golgoty. Tak, spożywając te symbole, ja w ten sposób, w sposób fizyczny, widzialny, wyrażam swoją wiarę w śmierć Chrystusa Pana za moje grzechy. Wyrażam pragnienie i fakt, że ja to przyjmuję, to staje się częścią mego życia. Jak często należy spożywać wieczerzę paschalną? Różne są opinie. Jedni mówią raz na rok, tylko w tym czasie, który odpowiada świętom wielkanocnym, tym biblijnym. Inni mówią to nawet można codziennie. Inni mówią, no nie, no raz na kwartał. Różne są opinie. Ale jedno jest pewne. Oprócz okresu wielkanocnego, wieczerza pańska może być celebrowana w różnym czasie i miejscu. Dlatego, że mamy w Dziejach Apostolskich opisy, że pierwsi chrześcijanie, zbór jerozolimski spotykał się na łamaniu chleba codziennie. I wieczerzę pańską będziemy praktykować jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, aż do końca historii świata, jako pamiątkę ofiary Chrystusa za grzechy ludzkości. To jest bardzo ważny element. Żydowskie święto Paschy, żydowska Wielkanoc, ona wskazywała na to, co się stanie w przyszłości. Że w przyszłości przyjdzie Mesjasz, który wyzwoli nas z niewoli grzechu, podobnie jak ta literalna Wielkanoc w Egipcie dała nam wyzwolenie z niewoli Faraona i Izrael mógł ten kraj opuścić. Natomiast wieczerza pańska ustanowiona przez Chrystusa już nie jest symbolem czegoś, co się stanie w przyszłości. Ona jest pamiątką. Ona przypomina o tym, co się stało w przeszłości. Czyli w odniesieniu do naszego czasu, ona nam przypomina, co się stało 2000 lat temu, w 31 roku w Jerozolimie, gdy Chrystus zawisł na krzyżu Golgoty. Żydowska Wielkanoc to proroctwo w obrazie. Chrześcijańska wieczerza pańska to pamiątka tego, co Chrystus Pan dla nas uczynił. I tą uroczystość, tę pamiątkę wieczerzy pańskiej, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, będziemy obchodzić tak długo, dopóki będziemy żyli na tej ziemi, aż do przyjścia, aż do powrotu Pana Jezusa. W pierwszym liście Pawła do Koryntian w rozdziale 11 i wersecie 26 Paweł zapisał: albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. No i tutaj jest użyte to słowo: ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Wszystkim ludziom wieczerza pańska ma wskazywać na śmierć Chrystusa Pana. W biblijnym starotestamentalnym Izraelu,
kiedy obchodzono święto Wielkanocy połączone z wieczerzą paschalną, synowie, wnuki, kolejne pokolenia Żydów pytały swoich ojców i dziadów, czemu wy to robicie? Dlaczego wy bierzecie baranka, zabijacie go? Czemu taka uczta? Z czym to jest związane? I wtedy, prawda, głowa rodziny, ojciec, dziadek wyjaśniali. Widzisz, bo to jest związane z tym, że kiedyś ojcowie nasi byli w niewoli egipskiej, ciemiężeni, ale potem Bóg przez Mojżesza wyzwolił nas z tej niewoli. No i oczywiście opowiadali szczegóły, jak to było. Dzisiaj, kiedy wnuk, dziecko zapyta nas, tato, mamo, co to jest, co wy robicie, że tak sobie nogi obmywacie, a potem jecie ten chleb, pijecie z tego kielicha, co to znaczy? Wtedy odpowiadamy synowi, córce, dziecku, widzisz, to jest związane ze śmiercią Pana Jezusa, bo 2000 lat temu Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty z takiego, a takiego powodu. I oczywiście wyjaśniamy to, podajemy szczegóły, no i wtedy obraz staje się jasny. I to właśnie ma na myśli apostoł Paweł, że ilekroć bierzemy udział w uroczystości Wieczerzy Pańskiej, śmierć Chrystusa upamiętniamy, przypominamy, obwieszczamy. I tak będzie aż do Jego powrotu. I tymi słowami kończymy nasze rozważanie biblijne. Chciałbym wszystkich zachęcić, kiedy w naszych zborach odbywają się uroczystości Wieczerzy Pańskiej, przystępujmy do tej uroczystości, bo to jest podniosły obrządek, podczas którego symbolicznie dokonujemy aktu jakby przyjęcia Chrystusa za naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Symbolicznie w sposób fizyczny wyznajemy naszą wiarę w Jego krew, która wymazuje nasze winy i grzechy. Dziękuję za uwagę. Amen.